Witam ponownie w Cyberpunku 2077. Jesteśmy na paradzie w Japantown. Arasaka będzie za chwilę tutaj podjeżdżała, ale na razie musimy uporać się ze snajperami. Będzie naprawdę bardzo, bardzo trudna, ciekawa misja. Łapa, subskrypcja, dzięki dla wspierających. Niech się dzieje, proszę Państwa, niech się dzieje ta parada. Ja mam tylko troszkę czasu na uwinięcie się z tym pierwszym snajperem. Dobra, idziemy po kolei. Tutaj na razie się nie będę wychylał. Ale no... jest stresik. No i ja wyglądam tak jak Arasaka. To jest spoko, że mam taki strój, nie? Ja normalnie wyglądam tak jak ten gościu praktycznie. Mam tę samą czapkę. Może ja będę dla nich normalnym ziomkiem, nie? Dzielę się! Chcę tutaj przejść, halo. Jeszcze tą netranerkę bym musiał ściągnąć. Proste, dychotomia mas celebrujących korporacyjną kulturę przy zerowym udziale w każdej kapitalnej. Bo ona gdzieś w tłumie jest, nie? Dobra, na razie snajpera, bo mało czasu. Ale ta netranerka była... do środka. Daj nacieszyć oczy. Rzadko widzi się coś tak pięknego. Zresztą rozstawiłem parę. Okej. Jeśli ktoś się tam zbliży, zostanie z niego konfety. Nudzi ci się? Jesteś już blisko. Masz go prawie przed sobą. Obserwuję tłum i nie zwraca uwagi na tyły. Okej, zajdę go. Z bombka. Trzeba naprawdę obserwować bacznie. To nie są przelewki. Okej, demony. Eksploracja danych. 1C, 1C. 1C, 1C. 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 Dobra. Sieć, co my tu mamy? Nic nie mamy. Ale jest akcja. Uwaga, podejrzane zachowanie w sektorze 3C. Brodaty czpun obok stoiska z balonami, zajmijcie się. No, spróbujemy tu. Słuchajcie. Nakamura, ściągnąłem tego bliższego. Teraz wskocz na balkon obok zielonego neonu i wejdź do windy. U góry jest kładka na drugą stronę ulicy. Dobra. Tu jest sporo dronów chyba, nie? Nieszkodliw snajperu. Pierdolcie się wszyscy! Poszalałaś? Na górze jest kładka. Ty właśnie są! Ej, mam coś ważnego. To Oda. Okej. Rozmawia z kimś na łączach. Podpinam się, posłuchamy razem. Powtarzam, zabezpieczenia nie spełniają żadnych standardów. Hanako-samy w ogóle nie powinno tu być. O kurde. Czy to jest rozkazy Yorinobu? Rób, co ciebie należy. Ej, a może on wysłał po prostu siostry, żeby zginęła? Co wy na tak to? Jak przewidywaliśmy. Oda jest tutaj.
Dam ci znać, jeśli wypłynie coś więcej. Ja wiem, kim był ten drugi. Pierdolony Adam Smasher. Pierdolony Adam Smasher. Facet, który cię zabił. Facet? To nawet nie jest jebany człowiek. Ale wiesz co? Bardzo dobrze, że tu jest. Bardzo dobrze? Skoro już obudziłem się w świecie bez Saburo Arasaki, Smasher musi mi wystarczyć. Tobie? Ty niczym nie ryzykujesz. No dobrze, nam. Bo to ty pociągniesz za ten cholerny spust. Idziemy na Smashera? Ja pierdykam. Ej, tego się nie spodziewałem. Ja myślałem, że Smasher to na deser. Oj, Johnny, ale zrobię to. Zrobię to dla ciebie. Do części technicznej. Stamtąd przebijesz wyżej. Dobra. Ej, ale tam z tym snajperem dosyć ciężko tam było w ogóle wejść, więc dziwnie to zrobili. Coś słabo ten mostek wygląda. Jesteś pewien, że ta Kamura nie chce cię zabić? Nie jestem pewien. Nie jestem pewien. On może mnie na patelnię wyrzucać. Spoko. Jest to możliwe. Kurwa, prawie spadłem! Pierdolę. Nie zwracaj na siebie uwagi. A nie mówiłem? To jak ja mam po tym przejść? Shit! Milczenie nie jest złotem. Milczenie nie jest złotem. Chyba tu, nie? Musisz się jakoś opuścić na dół, tylko ostrożnie. Właśnie tak. Nie za szybko. Nie chcemy cię szukać na dole. A te drony? Pięćdziesiąt lat temu w Night City nasi wrogowie nie pierwszy raz ujawnili swoje oblicze. Tchórzliwy akt terroru pochłonął 4000 istnień. Te drony chyba mogą mnie wykryć, nie? Obywateli tego miasta. Arasaka Tower. I Adam Smasher. Nie wierzę. To jest zdecydowanie jakiś potężny boss będzie. Niedawno mój ojciec padł ofiarą. Bo on to lichy nie jest. Zbrodni wymierzonej w świat podzielanych przez nas wartości. I podobnie jak 50 lat temu. Zepsuj platformę. Corporation wychodzi z tego doświadczenia mocniejszy. A Night City jest tego naocznym świadkiem. To się dzieje tu i teraz. Słuchajcie. Idziemy po cichu. Milczenie nie jest złotem. Cisza to wygaszony płomień. Ja pierdykam, jest sztos. Jest sztos. Ciszej, wi. Milczenie nie jest złotem. Cisza to wygaszony płomień. Dobra, na razie mamy snajpera jeszcze na trenerki. Jedna była, nie? Żołnierz? Saburo Arasaka, pilot trzeciej eskadry w stopniu sierżanta. Założyciel i CEO. Jeszcze parę metrów i snajper jest twój. Żołnierz, przedsiębiorca, wizjon. To jest snajper czy tu? Nie, muszę najpierw tego załatwić. Pięćdziesiąt lat temu w Najdzie nasi wrogowie nie pierwszy raz ujawnili swoje oblicze. Tchórz.
Sorry, ale tych zabijam. Dobrze, że mam te techniczne, nie? Na sześciu. Przyjąłem wysokie gniazdo, już sprawdzam obszar. I podobnie jak 50 lat temu, Arataka Corporation wychodzi z tego doświadczenia mocniejszy. A najpierw... Jak to się mówi? Cel zdjęty. To się dzieje. Coś, co chciałem usłyszeć. Słuchajcie. Na końcu pomieszczenia znajdziesz drzwi prowadzące na klatkę schodową. To najszybsza droga do następnego snajpera. Wysoko się zaszył. W kontakcie. Wi? To znowu Oda. Posłuchaj. Dobra. Komunikat o naruszeniu bezpieczeństwa. Trzeba ją stąd ewakuować natychmiast. Arataka potrafi ochronić swoich przywódców. Zapytaj swojego szefa, co jest dla niego ważniejsze. Wizerunek czy życie siostry? Sytuacja jest pod kontrolą. Bez odbioru. Smasher. Chyba się połapali, musimy się śpieszyć. Spoko. Mamy snajperkę jak coś. Teraz tak. 1C E9 bym zaczął, 1C BD, dobra. Dwa poszły. Od razu? Tu jest gościu jeden. Szturmowiec. Idę to sprawdzić. Dobra. Czysto? Może czysto. Jeszcze jeden. Za ile? A zabezpieczenie dla rodziny? Za mało. Dobra, ogarnę to. Co znowu? Powiem wam, że tutaj naprawdę trzeba uważać, bo jeden taki minimalny ruch i oni nas wykrywają. To jest trochę słabe, ale spoko. Rozumiem. Już się spotkałem z takim czymś, że byłem daleko od gościa i tak mnie wykrył. I byłem na kucaka, nie? Dobra, trasa na balkon. Ale smasher? Spróbuj się dostać do części technicznej. Stamtąd przebijesz wyżej. A jeśli się nie uda, możesz przejść po tej kładce na prawo. Tylko uważaj na silniki platform. Trzymaj głowę nisko, bo cię usmażą. Dlaczego tego nie mogę rozwalić? Pierdykam, no. Właśnie tego. Nie mogę go ściągnąć. Chyba rip. Chyba, że kataną. Też nie mogę.
Może to jest normalna ochrona? No chyba ta. No to dziwne. Raz mnie łapią, raz nie. Po tych rurach. Wyglądają na wytrzymałe. Spoko, spoko. Już idę. Ale po cichutku. No to jest misja na cichacza. Nie jestem w tym na razie obeznany, ale no niekiedy trzeba. Sporo hakowanka. To teren budowy. Bądź ostrożny. Nie chcemy, żeby robotnicy wezwali ochronę. Parada zaraz się zacznie. Co to? Nie warto. Nie warto. Tam dalej. Się przekradłem, nawet nie wiedzieli. Ale jazda. Jest taka adrenalina, że szok. Szok totalny. Ja bym chciał to po cichu w miarę. Elitarny szturmowiec. Byśmy sobie weszli, co? Jak mnie wykryją, to będzie mniej do ubijania. Ale no, akcja jest sroga. Wiecie, w cyberpunku to jednak są różne ścieżki. Jak wybraliście tam na strzelanie, to nie jesteście przyzwyczajeni do skradania, ale też jest naprawdę cudowny klimat. Cudowny. Cudowny. W ogóle ta parada, nie? On tu idzie. Tę kładkę patroluje strzelec. Jeszcze robocik jest. No nie, robocik jest ok. W białej margarce. Przyjąłem. Potwierdzam, to wrogi agent. Baza. Ej, tu są miny. Brak kontaktu z pozostałymi stanowiskami. Proszę o rozpoznanie. Kurde. Tylko trzy? Ale by było. I po kłopocie. Widzę. Bardzo dobrze. Wciąż mamy tu jeden problem. To znaczy? No trenerka. Ta netranerka Arasaki przejęła kontrolę nad wszystkimi sieciami. Musisz się jej pozbyć, bo inaczej nie uda nam się przejąć platformy. Zaszyła się w nieukończonym apartamentowcu niedaleko gniazda drugiego snajpera. Okej, idę po nią. Drugiego snajpera. Dobra. Idziemy do netranerki. Mega. Nie myślałem, że mnie tak będą instruować akurat. Myślałem, że będzie ciężej. Powiedzmy, że idziemy po sznurku, nie? Jak gdybym musiał na przykład z całej masy ludzi wyciągnąć netranerkę, no to by była masakra.
Na balkonie, bo tak, my wyszliśmy teraz do trzeciego najwyżej i teraz musimy iść na drugiego, na tym samym, tylko ona była troszkę chyba dalej, nie? Jak te plany pokazywali. O, zobaczcie to, nie? Te smoki. Wiecie, my mamy taką niesamowitą misję, a tu... Jak piękne rzeczy pokazują. What? Nie teraz! Niedobrze. Kurde, V. Na głowę dostanę z tobą. Teraz V. Odwracam jej uwagę. Wypnij ją z sieci. Tylko jak? Mogę podejść? Zrób sobie przerwę. Kurwa! Wiedziałem, że tak będziemy. Dobra. Jest ciekawie. Ja też mam mantisy, spoko. Płacisz za to. Dobra, wiesz co? Też mam mantisy, może pójdę na mantisach na niego. Czemu jakieś kurde dopalacze? Mamy bossa. A, tam w ogóle ludzie. Ciekawie. O, ale nuta. Dobra, czyli na to jest odporny. Idziemy z pompką na blisko. Zapłacisz za to. Medzik. Mega, mega bitka. Chciałbym na mantisy z nim powalczyć, ale widzę, że nie chcę. Ale nuta. Ciekawe, czy jest jakiś sposób, bo często mają słabe punkty. Ten trenerka nie wie, co się dzieje. Na mantisy dawaj. Jednak. Trzeba było wyjechać z miasta. Na mantisy jednak fajnie. No. Ja... Udało mi się. Oda-san, nie żyje? Oddycha. Jeszcze. I proszę, oszczędź go. Teraz już ci nic nie powinno przeszkodzić. Kontynuujemy. To wasze pieprzone poczucie honoru. Ale dostałem sprzęcik fajny, no to jest ten Oda-san, nie? Ale masz dzisiaj trochę szczęścia. Możesz podziękować Takemurze. To ja tobie dziękuję, Vi. Fajny bosik był. Dobra, bo dostałem ekwipunek, jakiś wypas. O kurde, serio? Kamizelka Arasaki? Co wy gadacie? Legendarna? Co wy gadacie? Spodnie, nie?
A broń? Bo katanę chyba też dostałem. Tutaj z broni nic, ale katana... 550. No niestety, Black Unicornie. Niestety. Ale Mantisy super. A tu z Mantisem i lecicie. Dobra. Mogę się podłączyć? O kurde. 7A, 1C, 1... Dobra, pójdziemy tak. Tylko to. Na szybko. Trochę kasy. Ale super, super. Okej, mieliśmy bossa. Jestem w systemie. Hanako jest w środku. No i co robi? Chyba chce do kogoś zadzwonić. Spróbuj podsłuchać. Tylko nie zapomnij wyłączyć systemu alarmowego. Wtedy wchodzę. Kienda to kiekok saretano. Oda to mu renaku ga torenai shi. Nani ga henda wa. Paredo uchiushu sureba. Yowasa wo rotei shita to omowareru. Yowasa? Dare no? Anata no? Ore tachi da. Watashi ga sanka shita no wa akumade mo otousama wo tsuitou suru tame. Ayatsuri ningyo ni naru tame ja nai wa. Kono misemono de wa minna ni yakuwari ga aru. Michiko wa monko itte nai zo. Da ga omae ga yuu nara chuushi shite mo ii. Zenbu yame da. Omae no anzen ga daiichi da kara na. Nii-san. Yari oemashou. Arigatou, Hanako. Sekkaku no shikiten da. Yari oenakereba kui ga nokoru. Takemura, systemy zablokowane. Teraz albo nigdy. Otou-sama. Co zrobisz? Jest. Anata wa. Oirushio, douka hanashi dake demo okiki kudasai. Saburo-sama wa. Shichi no koto o kuchi ni shinai de. Ore ga ore ni dekiru saigou no gohoushi nano desu. Saburo-sama no shi nitsuite shinjitsu o akasu koto ga. Hanako-sama, burei o hatarakitake arimasen. Shikashi. Uchekai vi. Kurwa, kurwa, kurwa. Kurwa, kurwa, kurwa. Cokolwiek zrobił, teraz dopiero mamy przejebane. Wiedziałem, że nie można mu ufać. Miałeś go przecież trzymać na krótkiej smyczy. Daj spokój. Już tu jest smasher. Dajcie spokój, ej. Ale chyba nie dało się inaczej. Wi, jesteś bezpieczny? Chwilowo tak. Coś ty kurwa odwalił. Nie ma czasu na wyjaśnienia, musimy się spotkać. Gdzie jesteś? Pustostan przy Vine Street. Drugie piętro, mieszkanie 303. Pustostan. Zapukaj 4 razy. Pośpiesz się. Prawie mnie zadeptali. Chyba mam połamane żebra. No dobra, wiem, że Siergiej dzwonił. W porządku? Chodzimy na wizję. Ale tu są jakieś jaja. Idę od razu. O Boże. Zapukaj 4 razy. Jestem idiotą. Ale Takemura jestem. No co za rzeźnik. Chciałem przeczytać wiadomość. Okej, okej. Dobra, idziemy jeszcze. Ja pierdykam, ale się porobiło, nie? Ale on ją, nie wiem, obezwładnił? Co tam się stało w ogóle? Bo ona leciała na niego. Leciała. Aż tak dobrze nie masz, Takemura. Bus pasem lecę. No, są dymy. Są dymy, ale muszą być dymy. Zapukam 5 razy. Idioto. Teraz akurat was nie zostawię. I...
Polecimy tym wątkiem. Pierwszy raz się spieszę. Zapukaj raz, zapukaj trzy, zapukaj cztery. Otwieraj, cztery było. W porządku. Wchodź szybko. Bałem się, że cię dopadli. Zapytam raz jeszcze. Coś ty odjebał? Środek nasenny. Próbowała uruchomić swój lokalizator. Nie miałem wyboru. Zaproponowałem jej herbatę. Porwałeś Hanako Arasakę i zaproponowałeś jej herbatę? Pewno. Tak. Odmówiła. Mów całą prawdę o Yorinobu. Nie kombinuj, rozumiesz? Po prostu przedstaw swoje warunki. Może tobie się uda. Dzień dobry pani. Herbatka? Hanako sama. To człowiek, o którym mówiłem. Proszę, wysłuchaj, co ma ci do powiedzenia. Tamtego wieczoru byłem w Konpeki Plaza. Widziałem, jak umarł Saburo Arasaka. Nie został otruty. To kłamstwo rozpuszczane przez twojego brata. To on jest mordercą. Jesteś szalony, jeśli sądzisz, że będę tego słuchać. Słuchaj, mamy około... no, 100 milionów świadków, spokojnie. Więc nie wiem. Nie marnujmy czasu. A co? Moje słowa gówno dla ciebie znaczą? Hanako-sama, w jego imieniu proszę o wybaczenie. Ale zamknij się! Miałem być szczery, to jestem. Okej, może jestem tylko złodziejem, ale ukradłem wam ten cholerny biochip. Włożyłem go sobie do slotu, dostałem kulkę i umarłem. Umarłeś? Tak, a teraz mam w głowie pieprzonego Silverhanda i zrobię wszystko, żeby się go pozbyć. Ja nie mam nic do stracenia, w przeciwieństwie do ciebie. Hanako-sama, ja się go nie pozbędę. Jest żywym dowodem zbrodni, której dopuścił się twój brat. Możemy udowodnić jego każde słowo, jeśli tylko pomożesz mu z tym biochipem. Hanako-sama? Słyszałeś? Sprawdź to. Arasaka idzie po nas. Ludziki! Ludziki! Mam złe przeczucia. Dawaj, idziemy stąd. Ale dymy są. Uważaj, słyszę ich, są w korytarzu. Flinta chyba się przyda, co? Teraz to już nie ma o czym gadać. Przegrzanie jakieś. Dostał! Raz! Dobra, teraz to nie ma co już. Lecimy, uciekamy stąd. To była ta netrunnerka?
Ja stąd po prostu uciekam. Nawet nie próbuj odpływać, nie teraz. Dalej, spierdalamy z miasta. Spierdalamy z miasta? Goni nas horda zombie. Pańskiego pobytu znajduje się jeden z moich zaginionych. Myślisz, pojazdów? Że te tanie przydrożne motele budują specjalnie Jasne. Dla takich jak my? Delamay. Zjebana klimatyzacja, zużyte igły pod materacem, zapchany kibel. Serio, rozejrzyj się. Kto tutaj nocuje? Jesteśmy kilka kilometrów od Night City. Jeśli ktoś wyjeżdża z miasta, to jedzie przed siebie. Jeśli ktoś wjeżdża do miasta, to śpi kurwa w mieście. Po chuj komuś motel pośrodku niczego. Powiem ci, kto tutaj nocuje. Johnny. No. Zamknij się, proszę. Gadaniem nie polepszasz sytuacji. Tak nie możesz mówić o innych. A teraz już nie one mają. Się odwróciły. Johnny, do kurwy... I to my siedzimy bezczynnie, czekając na oddziały szturmowe Arasaki. Jeśli ktoś zapuka, to drzwi wal bez ostrzeżenia. Nie mam zamiaru skończyć jak Takemura. Słyszysz? Samochód. Tu, o tej porze. Kurwa. Jedna osoba. Trzymaj palec na spuście. Ktoś z naszych? Pierdykam, no! Ani słowa. Mam wiadomość adresowaną do V. Nie podchodź na drzwi. Ty? To pobudka! Wiem, że ktoś tam jest! Śpisz? To pobudka! Wiem, że ktoś tam jest! Kto tam? Pytam, kto tam? Nie będziemy tak rozmawiać. Proszę otworzyć. Jestem uzbrojony. Niczego nie próbuj. Wreszcie. To na ścianie. To krew. Te, odebrali im za to jedną gwiazdkę. Kim Gdzie jest ta wiadomość? Przed tobą. Zaraz zaczniemy. Co mamy zaczynać? Niezły kanał. To lalka. Albo proxy. Proxy. Na początek ustalmy jedno. Wciąż sądzę, że jesteś szalony, ale... Hanako Arasaka? Ale nie mogę już dłużej się okłamywać. Wierzę ci. Jak mnie znalazłaś? Chyba nie myślałeś, że wystarczy wyjechać z miasta. Takemura wspomniał o tym, że założył ci lokalizator. A nawet gdyby tego nie zrobił, kiedy Arasaka chce kogoś znaleźć, znajduje go. Kiedy mi to zrobił? Szkoda, że nie uwierzyłaś mi wcześniej. Gdybyś to zrobiła, Takemura może nadal by żył. Jeśli już przywołujesz jego imię, to pamiętaj, że zrobił wszystko, żeby doszło do tej rozmowy. Uszanujmy to. Zgoda. Yorinobu zadał cios w samo serce korporacji. Muszę działać, dopóki ta rana jest świeża. A ty mi pomożesz. Jesteś świadkiem jego zbrodni. Ale najpierw ty pomożesz mi. Chyba nie wyraziłam się jasno. Muszę działać szybko. Ja też. Mnie też się śpieszy. Umieram. Mój trup będzie kiepskim świadkiem. Rozumiem. Muszę wiedzieć wszystko, co możesz mi powiedzieć o Mikoshi.
Mikoshi było jednym z flagowych projektów mojego ojca. To forteca danych z serwerami umieszczonymi na stacjach orbitalnych. Pomyśl o niej jak o bibliotece konstruktów osobowości. Albo jak o więzieniu. To tylko kwestia perspektywy. W każdym razie nie znajdziesz tam dla siebie ratunku. Nie bez szczegółowej wiedzy na temat biochipu i sposobu zgrywania konstruktów. Zlokalizowałem waszą zgubę. Helman próbował schować się pod skrzydłami Kang Tao. Pogadaliśmy. Twierdzi, że Engram prędzej czy później mnie pożre. Tego procesu nie da się zatrzymać. Zadziwiająco sceptyczne podejście, jak na człowieka nauki. Przynajmniej zdobyłem od niego specyfikację biochipu, a na niej pełną dokumentację techniczną projektu. Będzie przydatna. Nawet bardzo, skoro Helman wciąż żyje. Skontaktuję się z nim i wytłumaczę, że Zarasaki nie odchodzi się tylnymi drzwiami. O konstruktach wiem tyle, że jeden z nich mnie zabija. Nie wiem, w jaki sposób trafił na biochip i jak można go z niego usunąć. Ojej. Istnieje tylko jedna możliwość. Soul Killer, a raczej jego nowa, potężniejsza wersja. Musisz go zdobyć. Ja? Przecież to technologia Arasaki. Do której mój brat nie dopuszcza nawet najbliższych współpracowników. W tej kwestii mam związane ręce. Tylko Yorinobu. To wszystko, co mamy. Co teraz? Teraz wyślę ci mój prywatny numer. Skontaktuj się ze mną, jeśli uda ci się dowiedzieć czegoś na temat Soul Killera. I tylko wtedy. Od tego momentu oboje musimy być bardzo ostrożni. No widzicie, ona będzie ze mną współpracować i zdradzi brata. No, to by było na tyle. Wiesz, to jest co? Dobre, nie? Co? Chyba wolałbym się patrzy Arasaki. Mamy to, czego chcieliśmy. A ty wymiękasz przed jednym proxy? Pieprz się. A ty pomyśl. Jeszcze wczoraj Hanako żyła w bezpiecznym świecie. A dzisiaj co jej zostało? Obce miasto, brat morderca i gówniany złodziej. Dlatego wysłała proxy. Bo jest sama. I boi się jeszcze bardziej niż my. Klik. Co? Jaki klik? Właśnie zapięła ci smycz. O, dobre to było. Dobre to było. Mega. Tak jak wszyscy tutaj. I Takemura i wszyscy. Delamy nie teraz! W pobliżu miejsca pańskiego pobytu znajduje się jeden z moich zasięgów grabarstów. Kurwa! Jasne. What? Co za faza? To biochip. To ty. Hej, dodajemy. Książę raczej wyklucza. Nie z tobą jeszcze aż tak źle. Ja pierdolę. To było serce. Posiedź tu chwilę i odpocznij, bo się przekręcisz. A mamy coś do zrobienia. Bla, bla, bla. Muszę rozpierdolić Arasakę. Bla, bla. Oddawaj kontrolę nad ciałem, żałosny złodzieju. Faktycznie zmieniasz się we mnie. Ja pierdykam. Ja naprawdę go lubię, ale jak ja się zmienię w Johnego, to V umrze, nie? Wyjdźmy stąd. To niedobrze. Bo jesteś manipulatorem, cynikiem i egoistą. Za każdym razem, kiedy otwierasz usta, musisz kogoś zgnoić. Wiesz, że gdy jest taka potrzeba, to potrafimy się dogadać. Może czas zacząć ufać mi trochę bardziej. Problem w tym, że dla... To jak? Ja go lubię. Gotowy? Ty chcesz, to potrafisz być fajnym gościem. Ale zaraz potem przypominam sobie, że przecież zdetonowałeś ładunek nuklearny w środku miasta i nawet tego nie żałujesz.
Zależało mi tylko na zniszczeniu Mikoshi. Dlatego dałem czas Arasace na ewakuację budynku. Wiedzieliście, że będą ofiary. Nie oszukuj się. Mega. Przecież sam zabijasz. Problemem jest skala. Nie czepiam się. Po prostu mówię, że jesteś nieobliczalny. Tak samo jak ty. Pomyśl sobie, jaki byłeś kiedyś, a potem przypomnij sobie swoje ostatnie wyczyny. Widzisz już, w jakim kierunku zmierzasz. Pewno, ja bym zrobił to samo, co ty. Nie wiem, dokąd zmierzam. Kiedyś chciałem być najlepszy, przejść do legendy. Teraz staram się po prostu przeżyć. Dopiero w obliczu śmierci widać, kto jakim jest człowiekiem. Dostałeś swoją szansę na zostanie kimś. Może. A jak to było, gdy ty umierałeś? Stałem na szczycie świata i nie wierzyłem w porażkę. Aż do końca. Dopiero teraz zaczyna do mnie docierać, że nie żyję. Miałeś 50 lat, żeby sobie to poukładać. W Mikoshi po prostu spałem. Byłem nieświadomy i nie miałem poczucia upływającego czasu. Mogli zrobić ze mną cokolwiek. Pamiętam tylko zimno, ciemność i strach. A może to była twoja śmierć? Po co Arasaka zbudowała Mikoshi? Nie siedzę w głowie Saburo Arasaki. Haha. Saburo też pewnie będzie konstruktem. Można indoktrynować ich, ale dopiero w Mikoshi da się zajrzeć w najgłębsze zakamarki ich duszy i przeprogramować je. Mają tam niezłą kolekcję osobistości. W tym diabelnie zdolnych, wysmażonych Soul Killerem Netrunnerów. Chyba w jakiś sposób ich wykorzystują. Czyli jak zwykle, chodzi o władzę nad rzędem dusz. Korporacje od dawna sięgają po władzę nad ludźmi. Ambicją Saburo jest zdobycie władzy nad człowieczeństwem. No to już rozumiem, dlaczego tak nienawidzisz tego miejsca. Ono nie powinno istnieć. Ze wszystkich krzyw, które korporacje wyrządzają światu, Mikoshi jest najgorsze. Wiesz dlaczego? Mogą niepostrzeżenie zmienić twoją tożsamość. Staniesz się kimś innym, nawet nie wiedząc o tym. Tak, to jest najgorsze. Korporacje zabrały nam cały świat, a teraz wyciągają ręce po nas samych. Ale mega, nie? Mocne. Wiesz, że robisz mi to samo, co Arasaka robi w Mikoshi. Wiem. I dlatego zamierzam ci pomóc. Wow. Wow, kurde żony. Czas się zbierać. Mamy sprawy do załatwienia. No ja lubię z nim pogadać. Ale ja lubię z nim pogadać. Skończyliśmy w tym samym miejscu, w tym samym motelu, co z Hellmanem. Szkoda gadać, niesamowita historia. Teraz musimy się udać do Pacyfiki, chyba że dostaniemy jakieś tutaj namiary, ale myślę, że tylko Pacyfika już teraz. No i czas na jakieś zadania poboczne, nie? Zdecydowanie teraz pójdziemy raczej do pana, my jesteśmy bardzo blisko tutaj może tego Delamaina. Ale czas troszkę oddychnąć, posprzedawać, poekwibować rzeczy i mamy 30%. Masakra. No to cóż, dzięki wielkie za ten bardzo długi odcinek. Łapka, koniecznie subskrypcja. Kto dotrwał do końca, niech napisze. Ale jazda. Do następnego.